Cześć Wam! Dzisiaj będę chciał Wam pokazać motocyklem, dzisiaj nie będę szedł, tylko objadę moim motocyklem rejony Pietrowic Wielkich. Czyli przejedziemy się na wieżę widokową, pokażę Wam zabytkowy kościół, który można zwiedzić, źródło z wodą, parę takich ciekawych miejsc, małe arboretum, więc zachęcam do oglądania dalej filmu. Lecę na miejsce, na miejscu pokazuję Wam, co tam jest, co można zobaczyć oraz jakie atrakcje tutaj znajdziecie w Pietrowicach Wielkich obok Raciborza. Wyjeżdżamy właśnie z Pietrowic Wielkich. Chciałbym Wam pokazać pierwszą rzecz, jak jest tutaj zrobiona droga i gdzie będziemy jechać. Bo zwróćcie uwagę, że cała droga od Pietrowic Wielkich do tego drewnianego kościółka, do wieży widokowej, którą tam widać w oddali. Popatrzycie, ta wieża jest widoczna. Mamy drogę wyłożoną brukiem. Nie wyjeżdżamy z Pietrowic. Jesteśmy w oddalonej od 1,5 km od Pietrowic Wielkich oraz 10 km od Raciborza przy wieży widokowej. Tutaj też jest za chwilkę kawałek dalej drewniany kościółek, do którego przejdziemy. Jest tu parę miejsc fajnych, do których warto podjechać, zobaczyć i pozwiedzać. Co prawda nie jest to miejsce na całą dniową wycieczkę, ale w niedzielę wybrać się, przejść, zobaczyć i pooglądać naprawdę warto. Zacznijmy od wieży widokowej. Wieża widokowa tutaj powstała parę lat temu. Jeżeli chodzi o Pietrowice Wielkie, powstał cały kompleks tych wież w różnych miejscowościach. Tutaj w naszym rejonie będę chciał Was też po tych wieżach powoli obwodzić, pokazywać gdzie i co z nich widać. Co fajne na górze, co Wam zaraz pokażę, mamy różnego rodzaju, gdzieś tam, nie wiem jak to nazwać, teleskopy, co możemy oglądać. Rejon fachowo, jeżeli się mylę, to powiedzcie jak to się nazywa, bo nie do końca się na tym znam. Wieża też jest w nocy fajnie oświetlona, na różne kolory, zmienia kolory, naprawdę fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o godziny wieczorne, tutaj jak zwrócicie uwagę, to mamy takie lampy od dołu, na całej wieży też te lampy są zamontowane. Dla osób, które lubią troszkę gadżetów, to zaraz przy informacji o jakby Unii Europejskiej, która sfinansowała to, mamy też takie jakby pieczątki, którymi możemy sobie odrysować. Jest to pokazane, to się na pewno dzieciom spodoba. W bardzo fajny sposób możemy odrysować i takie pieczątki z różnych miejsc, w których byliśmy, z tych różnych wież widokowych zrobić. Znajdziemy też takie miejsca jak miejsce na szachy. Ja tutaj z moim synem przyjeżdżam, gramy kamykami, można powiedzieć bardziej warcaby niż szachy, ale gramy, wygłupiamy się. Są ładne łoweczki. Z jednej tu jest tablica do gry, chyba jak to się nazywa, Chińczyka ta gra. Jeżeli się mylę, znowu w komentarzach możecie to napisać. Jak widać wszystko jest ładnie zrobione, jest nowoczesne, niezniszczone. Obok tu znajduje się taka grota solankowa. Jak widać jest tutaj gałązki. No teraz akurat jest okres jesienno-zimowy, pierwsze dni ładnej pogody, dlatego ona jeszcze jest wyłączona, ale w lato leci solankowa woda z tego. Obok są jak widać ławeczki, można wsiąść i troszkę takiego świeżego powietrza jodu powdychać. Dla osób przyjeżdżających tutaj na rowerach mamy kolejne atrakcje. Tutaj oczywiście jest ławeczka z takim fajnym jakby paletą z tyłu. Ciekawie to wygląda. Tutaj mamy troszeczkę zieleni. W lato oczywiście też to wszystko fajnie, ładnie kwitnie, na środku taki kamień, ale też przyjeżdżając tutaj rowerami możemy sobie swój rower naprawić. Mamy tutaj pompkę do kół, tu jest też komplet narzędzi, przez które możemy jakiś tam drobny serwis zrobić, przypiąć rowery. Jeżeli przyjeżdżamy rowerem elektrycznym, to mamy też, co ciekawe, stację ładowania rowerów, więc jeżeli nasz rower elektryczny czy tam hulajnoga na końcówkę, że tak powiem, prądu, to tutaj w tym miejscu znajdziemy gniazdko. Tu jest gniazdo chyba 12V bądź USB, chyba USB z tego co widzę. A z tyłu jeszcze różnego rodzaju wyjścia do podłączeń chyba telefonicznych. Tutaj możemy ładowarkę, telefon czy coś sobie podładować. Pierwszy raz widzę na takim miejscu, jeszcze na wiosce, stację ładowania rowerów. Stacji ładowania samochodów, co prawda, w okolicach nigdzie, ale rower elektryczny możemy naładować, a to już jest fajne, bo ta mobilność elektryczna troszkę ułatwia życie, można na dłuższe wycieczki jeździć i spokojnie cieszyć się tym. Jak zwrócicie uwagę, też za mną jest sporo drzew, dużo zieleni. No teraz akurat, jak mówię, jesienno-zimowy okres, jeszcze nie ma liści, jest tak ponuro, ale w okresie letnim na pewno ładnie ten lasek tutaj wygląda. A teraz na wieżę widokową, na samą górę i pokażę Wam jakie widoki są z góry wieży widokowej. Tutaj u nas w oddali widać też mój motocykl, którym właśnie tutaj przyjechałem. Fajna sprawa, żeby zwiedzać rejon, wdychać świeże powietrze i cieszyć się właśnie przyjemnością z jazdy. Wchodzimy do góry. Jestem około w połowie wieży, idę cały czas do góry, ale już dla osób, które mają lęk wysokości, warto zwrócić uwagę do góry, że mamy takie przezroczyste, można powiedzieć, kratki, przez które widać w dół. Dlatego osoby, które mają lęk wysokości, mogą tutaj poczuć się niepewnie. To samo na schodach. Naszej wieży widokowej. Teleskop, luneta, czy nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale jest, można oglądać. Tutaj sama luneta chyba jest darmo, żadnych monet tutaj chyba wrzucać nie trzeba. Powinna działać. Tak, działa, więc za darmo możecie przyjść i spróbujecie sprawić przyjemność, oglądając rejon w okolicy. Widoki fajne. Zwróćcie uwagę, że w oddali widać Pietrowice Wielkie, Kornice. Nawet widać zakład ekookien. Tutaj też naokoło mamy różnego rodzaju atrakcje, które są w okolicy. Tu widać właśnie te wieże widokowe wszelkiego rodzaju. Zaczarowany ogród, z którym byliśmy ostatnio. Nie wiem, czy pamiętacie, film dodawałem. I wszelkiego rodzaju wieże, które w najbliższej przyszłości będę chciał Wam wszystkie po kolei pokazywać. No i tu widok w kierunku lasów, w kierunku pól. Można się poczuć jak nad morzem. Horyzont widać daleko. Naprawdę fajny widok. Tu mamy informacje opisane, jakąś historię różnych wież i miejsc, które tu można zwiedzić. Więc nie tylko możecie przyjść i pooglądać. O, tu jest luneta. Luneta się to zwie. Luneta bezpłatna. Prosimy nie wrzucać monet. Monet nawet nie ma gdzie wrzucać, bo jest zaślepione. Więc, tak jak prędzej powiedziałem, chyba się pomyliłem z tym teleskopem. Jest to luneta. No i tutaj dalej mamy opisane, gdzie co się znajduje. Jest zdjęcie, są miejscowości. Możemy tutaj stanąć i pooglądać, czy faktycznie widzimy to, co tutaj na zdjęciu jest. To samo jest z drugiej strony. Też mamy różnego rodzaju miejsca ciekawe pokazane i możemy stąd właśnie te miejsca oglądać. Tutaj też widać zbudowany dosyć niedawno klasztor, który tutaj powstał w Pietrowicach Wielkich, a zaraz obok niego jest później arboretum, to istnieje od kupy lat, a tutaj za tymi drzewami znajduje się drewniany kościółek, który też za chwilę Wam pokażę, a tu na dole jest ta grota solankowa, ławeczki, które Wam prędzej pokazywałem. Nic, idziemy na dół, schodzimy z wieży widokowej, jedziemy dalej, idziemy pod kościółek, pokażę Wam jeszcze parę innych miejsc, które tutaj w Pietrowicach Wielkich można znaleźć. Ja to dosłownie przebiegłem, ale jak będziecie tutaj, to warto zatrzymać się i popatrzeć w oddal, właśnie poszukać tych wszystkich miejsc, które na tych mapach są, poczytać te informacje o tych wieżach widokowych, bo naprawdę ciekawe historie, ciekawe informacje tutaj są i może to Was zainteresować, może Wam się to spodobać, a na pewno spodoba się Waszym dzieciom, bo dzieci takie atrakcje naprawdę lubią. Pewnie zainteresuje Was, jakim motocyklem jeżdżę, więc krótko Wam, akurat przyjechałem dzisiaj na moim motocyklu, którego już mam od naprawdę wielu lat. Jest to Suzuki RF600R z 95 roku, czyli jak widać 28 lat, a motocykl naprawdę dalej wygląda nowocześnie. Fajnie jeździ, fajnie się zachowuje i na razie nie zamierzam go zmieniać. Cieszę się nim i mam kuferek, w związku z czym jak gdzieś jadę właśnie na takie zwiedzanie, mogę sobie coś wrzucić, kurtkę, kask schować, więc super sprawa. No jesteśmy koło drewnianego kościółka, zaraz Wam go pokażę. Tutaj też jak mamy szlak architektury drewnianej, też są pokazane właśnie drewniane obiekty, które warto zwiedzić, jakiś króciutki opis. A to idąc dalej właśnie znajdziemy bardzo fajnie przygotowany park, znowu okres jesienno-zimowy, więc drzewa jeszcze jak widać nie mają nawet liści, ale już ładnie to zaczyna wyglądać, jakieś drzewka ładnie przycinane, drewniane jakieś pomniki. A tu już w oddali widać drewniany kościółek. Kościółek jest malutki, normalnie w niedzielę są tutaj msze. Możemy do środka wejść, zobaczyć, jak to w takim drewnianym kościółku. Specyficzny, bardzo fajny zapach. Jak msze są prowadzone, tak widać, mamy tu dużo ławeczek, miejsc parkingowych. Tu jest ołtarz zewnętrzny, gdzie w lato są msze organizowane. I wieża na dzwon. Tutaj też, tak jak prędzej wspomniałem, znajduje się ta wieża drewniana, ta dzwonnica. U góry znajdują się dzwony. Teraz słońce świeci, więc tego nie widać, ale na górze są dzwony właśnie. Jak widzicie, do kościoła można wejść, otworzyć. Tu są teraz kraty, bo nie mam mszy, i zobaczyć go w środku. Naprawdę fajnie to wygląda. Przed tymi kratami mamy taki malutki przedsionek, gdzie możemy sobie klęknąć, jak nie mam mszy, pomodlić się. Są te obrazy. Wygląda naprawdę, można powiedzieć, stylowo. Kościółek wstępnie szybko wam pokazałem, zwiedziłem, widać go u mnie w tle. Idziemy dalej, teraz w kierunku studni z wodą święconą, czy ja tam święconą, czy nie, ciężko powiedzieć, ale na pewno z wodą, czystą wodą. Nie zawsze ta studnia jest otwarta, więc nie wiem, czy nam się uda wejść. W okresie letnim zazwyczaj otwierają. Na pewno weekendy, kiedy są msze, to do niej można wejść. Czy dzisiaj w takim okresie jesienno-zimowym ona będzie otwarta, ciężko powiedzieć, ale jeżeli nie, to przyjadę tu jeszcze kiedyś wam nagrać właśnie miejsce. Tutaj też organizowane są wszelkiego rodzaju zloty, imprezy. Co roku organizowany jest zlot motocyklowy Raciborza. Na nie sezonu tam z tyłu widać właśnie taką altankę. Tu spotykają się motocykliści, robią wspólne ognisko, zajadają kiełbaskę, rozmawiają ze sobą. A nakoło kościoła, tam z tyłu też jest parking, stoją wszystkie motocykle. Fajna sprawa, malutki zlocik, bardzo taki kameralny. Sam się tu pojawiam co roku na tym zlocie. Dochodzimy właśnie do tej wieży, do tej studni. Tutaj mamy, tutaj widać naprawdę też taki ładny budyneczek, ciekawie wyglądający. O, i tu mamy informację, że woda zdatna do picia po przygotowaniu. I nawet otwarte. Jesteśmy w środku. I tu widać, jest studnia cała. Mamy ogromne echo tutaj. Popatrzcie na to sklepienie. Naprawdę ładnie to wygląda. Tu mamy studnię. Położę sobie kask. I tu możecie, jak za dawnych czasów, taką zwykłą pompą napompować wodę. Widać, woda czyściutka leci. I tak jak pisze, woda zdatna do picia po przygotowaniu. Więc fajna sprawa, fajne źródło wody, fajne miejsce, żeby tutaj przyjść i go zobaczyć. Wychodzimy do góry. Jeszcze raz stąd wam to pokażę. Wychodzimy ze studni, lecimy dalej, bo czas nas goni. Też nie za dużo go dzisiaj mam, żeby wam to nagrywać. Filmy, ale widać nawet w okresie jesienno-zimowym, w godzinach dopołudniowych, w tygodniu ten budynek z wodą, z źródłem wody jest otwarty. On też tu jest oświetlony, jak zwrócimy uwagę, jak są takie drewniane, takie betonowe miejsca i w nich są umiejscowione lampy, które oświetlają w nocy ten park, to miejsce całe. Oczywiście śmietniki tu się znajdują, więc czystość jest zachowana, co kawałeczek. To miejsce, gdzie wam pokazywałem prędzej, że są organizowane zloty. No teraz, jak widać, po zimie kupę liści, ale tu na bokach mamy dużo ławeczek. Czy każdy motocyklista, czy tam osoba organizująca może sobie usiąść. Jest troszkę dachu, gdzie tak mówię, można się schować w razie niepogody. Mamy tutaj ławeczki, jest miejsce na grilla. To jest jakiś stoliczek, gdzie można położyć kiełbaski dla dzieci, huśtawki, które mogą się tutaj pobawić w międzyczasie, tak jak widać. Jest grill, a tutaj za grillem zawsze robione jest ognisko. W tym miejscu, o, jak widać, tu jakieś teraz patyki już są odłożone, ale w tym miejscu jest miejsce na ognisko. Jak są imprezy organizowane, to tutaj właśnie jest ognisko robione. Jeszcze grillem nawet pachnie z tego komina, jak tutaj stoi obok. Patrzymy na dół dalej. Kiedyś tutaj był stawik, do którego leciała woda właśnie z tej studni. Był mostek, były ławeczki. No teraz, jak troszkę pozmieniali tutaj całość, przebudowali to stawik został, że tak powiem, opuszczony. No i jak widać, po mostku zostały tylko dwie belki. Dla osób odważnych można przejść na wysepkę. No i tak tutaj teraz ten stawik wygląda, taki malutki był, na środku była wysepka, na tej wysepce była ławeczka, gdzie zakochani mogli usiąść sobie razem. No teraz, tak jak widać, drzewa nawet się już poprzewracały na tą wysepkę, ale taka, mówię, ciekawa opcja, że po mostku zostały dwie beleczki, które dalej łączą i pokazują historię, że coś tu właśnie kiedyś było. Tu też w którymś miejscu była taka, o, tu jest betonowe miejsce. I stąd właśnie ta woda z tej studni, jak tam ktoś puszczał, wylatywała do tego stawiku, napędzając jakby tą wodę. Takie miejsce, troszkę dzikie już teraz, ale też fajne. Bardzo dużo drzew kiedyś tu było nasadzone, ja pamiętam, patrzcie, jakie one są wielkie. Jak za czasów dziecinnych, jak byłem młody, jak byłem dzieckiem, tutaj biegałem, to te drzew krótkie, jeszcze świeże. Teraz już widać wysokie drzewa. Tutaj znowu jedno drzewo, tak mocno wykrzywione, po którym na pewno dzieci będą chciały się wspinać. Tak to wygląda. Jeszcze stare schody po tym miejscu, gdzie kiedyś było zejście, jeszcze zostały, więc jak żyli tam te nowe obejście, gdzie jest właśnie grill, ognisko, tak o właśnie tym jeziorku zapomnieli i zostawili go tak jakby opuszczonej formie. Ma to też swój klimat, fajnie to zobaczyć. A teraz lecimy do arboretum. Jeszcze jest jedno miejsce tutaj, które chcę Wam pokazać, czyli arboretum. Taki park zrobiony, oczywiście on też w lato wygląda dużo lepiej. Teraz w okresie zimowym wiadomo, że kwiaty nie kwitną, więc aż tak pięknie to nie wygląda, ale też warto przyjść, pooglądać, zobaczyć, pooglądać różnego rodzaju kwiaty, drzewa, ławeczki. Dochodzimy do arboretum przy kościele Świętego Krzyża w Pietrowicach Wielkich. Otwarte? Otwarte. Jak widać, zaraz na wejściu jest śmietniczek, żeby nikt tutaj nie syfił, nie śmiecił. Jest miejsce na śmietniki. Bardzo duży plac, on jest całość, tak widać, ogrodzony, więc możemy spokojnie z dziećmi przyjść. Dzieci nam na drogę nie wybiegną, bo jest z każdej strony płot, więc nie musimy się obawiać. Sama przestrzeń tu jest wielka, dużo krzaków, drzew. W lato te drzewa naprawdę pięknie kwitną. Są tu różnego rodzaju kwiaty, już zaczynają kwitnąć. To właśnie będę chciał pokazać. Podchodzimy pod pierwsze drzewko i już widać tutaj właśnie pąki, które się przebijają, troszkę wiosny idzie. Idziemy dalej, tam też dalej były ławeczki, gdzie można było usiąść, a znowu wiosna, która nam się zbliża. Ja uwielbiam takie momenty, kiedy czuć, że wiosna idzie, bo zimy bardzo nie lubię. Zimę lubię tylko wtedy. Jadę 2-3 razy w roku na narty, pojeździć w góry. To jest ten moment, kiedy ja lubię zimę. A tak dla mnie zima mogłaby w ogóle nie istnieć. Ja uwielbiam jeździć na rowerach, na motocyklu, zwiedzać różne miejsca, spacerować. A zima niestety to troszkę ogranicza. Mamy, jak widać, taką drewnianą altankę z ławeczką. Też to po zimie, jak widać, jeszcze jest w liściach całe, ale też tu można sobie usiąść, zrelaksować się, troszkę posłuchać przyrody, posłuchać ptaków. Tam w oddali widać kolejną altankę. Jak popatrzycie, mamy tu kolejne miejsce, więc każdy może przyjść. W lato widziałem tutaj nawet osoby, które rozkładały sobie jakiś ręczniczek, jakiś kocyk i biwakowały, robiąc sobie taki wypoczynek na łonie natury. I tu jest kolejna właśnie altanka drewniana, czyli ławeczka, i można sobie w wygodny sposób usiąść i się zrelaksować. I teraz tak widać, o, właśnie wszystkie te krzewa, drzewy wszelkiego rodzaju, które są. A w oddali widać ten klasztor, który Wam przedtem z góry, z wieży widokowej pokazywałem. Warto zwrócić uwagę, że klasztor sobie zrobił naprawdę fajny plac tam z tyłu. Jak tu właśnie podchodzę, to tego jeszcze nie było niedawno. Tam widzę, mają też prąd z solarów. A cały plac widać, że jest jeszcze w trakcie roboty, ale są posiane też drzewka, jakieś ławeczki, krzaczki, ścieżki. Może to za parę lat fajnie wyglądać. Ale my się skupiamy na naszym arboretum, w którym jesteśmy, czyli na zieleni, świeżym powietrzu i w takim właśnie fajnym, zielonym miejscu. To na teraz wszystko. Siadam na motocykl, lecimy. Jestem w pewnym miejscu, o którym kiedyś opowiadał mój ojciec. I zawsze jak tu jestem, no staram się wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało. Jest ona dokładnie w Gródczankach. Zatrzymałem się na takim mostku i z opowiadań kiedyś mojego ojca Pamiętam, jak to tutaj kiedyś nie było pięknie. Jak zwrócicie uwagę, jesteśmy w takim zwykłym wosku, który można powiedzieć już swoje lata świetności ma za sobą. Na dole jest kawałek łąki, a na dole płynie malutka, taka płytka rzeczka. Jednak mój ojciec opowiada, że w tym miejscu, gdzie teraz widzicie, była kiedyś plaża. Młodzież tu przychodziła, opalała się, a w miejscu tej rzeczki, tam w dołu, zrobili tamę. I cała ta woda się spiętrzyła i tutaj normalnie mieli na tyle głęboko, że byli w stanie naprawdę fajnie i dosyć, że tak powiem, dobrze popływać, ochłodzić się i spędzić fajnie czas. Jest to takie miejsce bardzo specyficzne i pobudza troszkę wyobraźnię, bo tak jak widać, zwykła malutka rzeczka, ale mamy na tyle tutaj głęboki kanał, że faktycznie jakby tam zrobić jakąś tamę, jakby ta woda się spiętrzyła do góry, to zrobiłby się taki dosyć głęboki strumień. Jakby była tama, to woda by mocno nie płynęła, szłoby się w niej kąpać. A tu u góry jest naprawdę dużo miejsca, żeby zrobić taką małą wiejską plażę, gdzie szłoby rozłożyć ręczniczek i się zrelaksować właśnie w Gródczankach. Zawsze jak tu jestem, to staram sobie to zobaczyć, jak to kiedyś właśnie tutaj mogło wyglądać. A teraz wracam, który stoi zaparkowany na mostku i prawie ciężarówka go właśnie przyhaczyła. I lecimy dalej zwiedzać kolejne miejsca właśnie w tej miejscowości. Jesteśmy w kolejnym miejscu w Łuczankach. Teraz już tutaj raczej wejść nie będę mógł, bo jest to zamieszkałe przez prywatne osoby, ale też z opowiadań słyszałem, że tu właśnie był kiedyś zameczek. To jest duży właśnie plac, w którym były zamek. Tutaj akurat duże boisko, gdzie kiedyś grali. Za mną jest taka malutka, mały budyneczek, gdzie kiedyś było SP, gdzie teraz śmietnik by się średnio zmieścił. Kiedyś było SP, budynek, który był właśnie takim zameczkiem tutaj w tym rejonie. Obok jest budynek dla tak zwanej służby. Tutaj był kolejny budynek dla służby, jakieś garaże. No i tutaj taki placyk właśnie z tym zameczkiem danej historii sprzed wielu, wielu lat historii. Tak już tu jestem, ten zamek chciałbym Wam pokazać właśnie jako taką formę ciekawostki, że nawet w takich małych miejscowościach Łuczanki zameczki w tamtych latach powstawały. Dzisiaj ktoś to zamieszkuje. Jest to dalej w takim starym stylu, ale powoli remontowane. Jesteśmy już z powrotem w Pietrowicach Wielkich. Jak już tu będziecie na miejscu, to warto też chwilę przejść na mały ryneczek. Mimo że to jest mała wioska, to jest tutaj naprawdę ładny rynek, który w nocy jest zaoświetlony. Jest tu restauracja, jest tu pizzeria, 3 sklepy, więc jakiś napój można kupić, odpocząć sobie i gotować. Tak jak widzicie, tutaj mamy taki mały pomnik, można powiedzieć z jakichś kamieni zrobiony, na dole podświetlony. Tu jest taki krąg, gdzie można sobie usiąść i wszystko ładnie na zielono zrobione. Tam w oddali widać fontannę, która teraz oczywiście nie działa, ale w lato jest fontanna. Tu jest restauracja, dużo ławeczek, dużo miejsc takich, gdzie idzie sobie spokojnie usiąść i złapać chwilę świeżego oddechu właśnie na rynku w Pietrowicach Wielkich. To myślę wszystko, jeżeli chodzi o zwiedzanie tego rejonu tutaj. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów, do subskrypcji kanału i pozdrawiam Was z Pietrowic Wielkich koło Raciborza. Będąc na rynku w Pietrowicach przypomniałem sobie jeszcze o jednym miejscu. Jak dobrze pamiętam, zakład nazywał się Roszarnia. Kiedyś powstała taka też wieża, jak widzicie w oddali za mną są właśnie ruiny tego zakładu. Pomyślałem, że może zainteresuje Was to miejsce i jak już nagrywam film o Pietrowicach, to pokażę Wam też te zakłady. Warto to zobaczyć, jak to kiedyś bardzo mocno prosperująca firma, jedna można powiedzieć z większych tutaj w rejonie Pietrowic Wielkich, a dzisiaj zostały po niej tylko mury, okna, to znaczy miejsca po oknach, tak? Nawet jak widać dachu nie ma, tutaj mamy wszystko opuszczone, nie ma tutaj już nic nie ma wynajęte, nic nie ma wyremontowane. Wejdziemy, patrzymy tutaj do okna, widać w środku wszystko pustoszało, jakieś stare dywany jeszcze tutaj gdzieś na ziemi przy schodach leżą, ale to jest wszystko co pozostało po tym zakładzie. Dużo budynków zostało tutaj, z tego co słyszałem, zrównane z ziemią, w związku z tym, że zaraz obok tego zakładu byłego powstały osiedle nowych domków. I tam jest całe osiedle takich naprawdę nowoczesnych, ładnych budynków postawionych, a budynki właśnie tego zakładu zostały zrównane z ziemią. Tutaj mamy też taką wielką halę. Tutaj widać, już tutaj coś się rozbierają, już coś kopią w tym miejscu, więc nie wiadomo, jak jeszcze długo te budynki postoją. W oddali właśnie widzicie te nowe domeczki, o których przed chwilą wspominałem. A tu mamy właśnie tą halę, która, co ciekawe, nie jest zabezpieczona, w całości otwarta. Idzie tutaj wejść, pooglądać, jak to wygląda, jakie to jest wszystko opuszczone. Tu wejście do jakichś biur chyba kiedyś było. Tak, tu uwaga, bo tu jeszcze jakieś dziury pod nosem. Tu było wejście do chyba biur, jakieś biura, jakieś magazyny w tym miejscu możliwe, że kiedyś się znajdowały. Wejdę troszkę do środka. No, jak widać, wszystko zawalone, dalej może nie wchodzę, bo tutaj widać stropy, wszystko już się sypie. Ale tak jak widzicie, tu było jakieś strefa biurowa, tych pomieszczeń tu jest dużo. W oddali, jak popatrzycie, to mamy wejście do kolejnych pomieszczeń. Dosyć wysokie sufity, naprawdę daleko, wysoko tutaj do góry to idzie. U dołu jakieś piwnice, też tu pozapalane wszystko. A tu musiała być jakaś hala produkcyjna albo magazynowa, bo ta przestrzeń tu jest dużo większa, bardziej otwarta, jakieś okna, tak jakby witryny wielkie, jakieś reklamowe. Idziemy dalej. Tu jest kolejny jakiś opuszczony budyneczek, taki malutki. To jakby jakaś stróżówka tu była. Ciężko powiedzieć, ale też są wybetonowane miejsca, żeby jakieś ciężarówki albo coś mogły tutaj wjeżdżać. Zwróćcie uwagę, z to pokażę, że ta hala nawet dosyć duża tutaj była. Dochodzimy do końca tego wielkiego pomieszczenia i znowu mamy jakieś pomieszczenia biurowe, mniejsze, które tutaj się kiedyś znajdowały. No i jesteśmy już z tyłu całych tych zakładów tych pietrowickich, które kiedyś były. Zawsze mnie ciekawiło, takie wielkie zakłady, wielkie budynki nie są przejmowane, że dochodzą do takiej ruiny, jak tutaj widać, że wszystko się samo już wali i strach tutaj chodzi, czy ktoś nam na głowę nie spadnie. Dlaczego jeszcze za czasów, kiedy te budynki były w stanie, można powiedzieć, używalności, kiedy można było go wynająć, wybudować, wyremontować i postawić inną firmę, właściciel firmy, czy miasto, czy gmina, która zarządza tymi budynkami, nie wynajęły, nie wystawiły tego za rozsądne pieniądze na sprzedaż, tylko właśnie pozwoliły, żeby doprowadziło się do właśnie takiego stanu, czy stanu, który, można powiedzieć, zagraża życiu ludzi chodzących tutaj w okolicy. Zamiast to wynająć i dać jakimś przedsiębiorcom do dalszego użytkowania, bądź można było zaadoptować pod jakieś mieszkania na wynajem, czy właśnie mieszkania socjalne, żeby to nie niszczało. Dzisiaj ten budynek, jedyne co nadaje się to do zburzenia i zrównania z ziemią, bo już tego się nie opłaca teraz remontować, ale parę lat temu kto wie, czy jakiś przedsiębiorca by tutaj nie był w stanie otworzyć jakiejś swojej fajnej fabryki, fajnego sklepiku, magazynu, warsztatu samochodowego, czy czegokolwiek. Tutaj też z drugiej strony są takie betony. Nie wiem, po czym to jest, po czym zostało, ale wygląda jakieś fundamenty, też jakiejś wielkiej hali albo czegoś. Nie wiem, czy one są tak poskładowane teraz po rozbiórce jakiejś hali, czy one były tu konstrukcyjnie tak postawione. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo obok mamy też ten wielki budynek. A z drugiej strony, tak widać, jest też taki budyneczek dwupiętrowy, cały strop już zarwany, połowy budynku nie ma, zburzony. I pomyśleć, że to jest tak otwarte, że dzieci wszyscy tu mogą wchodzić, a tu takie wielkie betony wiszą w powietrzu, które mogą spaść za chwilę na dół, na kogoś i kogoś przygnieść. No i tak jak mówię, znowu mamy tutaj budynek, który jest opuszczony, który już jak widać u góry był kiedyś spalony, ktoś tutaj coś podpalił w środku. Natomiast to fajnie kiedyś wyremontować, jak to jeszcze było mądre, to teraz dopuszczone do takiego stanu rozpadu. Fajne budynki, żeby sobie wyobrazić przeszłość budynku, przeszłość Pietrowic. Fajnie przyjść i zobaczyć, jak to teraz wygląda, pozwiedzać takie miejsca. Ale jest to smutne, że to wszystko pada, tak, że doprowadziło się do właśnie takiego stanu, jak teraz widać. Zwrócić uwagę, że po całej tej naszej pandemii, zamykaniu zakładów, bardzo dużo właśnie budynków teraz stoi pustych, nawet nowoczesnych budynków stoi pustych i niszczeje. Zamiast obniżyć ceny, spróbować to jakoś wynająć, posprzedawać, wyremontować, przeadoptować na coś innego, zrobić, żeby ten nasz rynek, nasza gospodarka się troszkę odbudowywała, to w kierunku właśnie takim, jak widać tutaj. Na dzisiaj, w tym dzisiejszym odcinku pozdrawiam Was z Pietrowic Wielkich i do zobaczenia.